Natomiast mamy czas na Słowo Boże i to jest ważna chwila, bo wiele do nas mówi Słowo Boże. Powinniśmy słuchać się Słowa Bożego, wsłuchiwać, co nam mówi. I właściwie od pierwszych dni swojego życia wiary ludzie wierzący nasłuchiwali Słowa Bożego, aby nim podążać, aby za nim iść. Kiedy powstał pierwszy Kościół, to również czytamy, że przyjęli Słowo, a oprócz tego kazania, o którym wiemy, że je apostoł Piotr wypowiedział, również czytam, wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał, mówiąc, ratujcie się pośród tego pokolenia przewrotnego. A więc kazania, Ewangelia, świadectwo były tymi narzędziami, dzięki którym Kościół docierał do różnych ludzi i opowiadał rzeczy, które powodowały, że ludziom się oczy otwierały. I widzieli niezwykłe działanie Jezusa w życiu innych ludzi. Dzisiaj również chcę się z wami podzielić słowem. Niejako będzie to kontynuacja tego, co tydzień temu usłyszeliśmy i też zakończenie, postawienie może takiej kropki nad i, dlatego że w zeszłym tygodniu mówiliśmy o języku. Język jest jak wędzidło. Gdy go w ten sposób widzimy, to możemy traktować go jako narzędzie do opanowania tego, co nagromadzone w sercu. Język jest jak ster statku. Jeśli właściwie kierujemy językiem, to oszczędzamy sobie wielu kłopotów z miejscem, do którego można dotrzeć, a którego moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy tylko powstrzymali się i nakierowali ten ster we właściwą stronę. Język jest jak ogień. Jedną iskrą można przecież zapalić cały las. Jedno słowo, gdy trafi na łatwopalny grunt, to zapala wielki obszar. Każdy z nas ma takie może łatwopalne miejsca w swoim życiu, ale każdy z nas też może stać się takim podpalaczem. Język jest jak jad. Ukąszenie jadowitego węża może naprawdę zabić. Pomaga surowica. Jedynym lekarstwem na grzech języka, na ten jad języka jest krew Jezusa Chrystusa. Ona oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. To jest surowica. Czytaliśmy też, że język jest jak ujście źródła. Źródło wygląda na dobre. Jeśli na takie wygląda, a mimo tego wylewa się niezdatna z niego, niezdatna do picia woda, to oznacza, że gdzieś w głębinach ta woda jest skażona. Takie serce potrzebuje Jezusa. Z serca pochodzą przecież wszelkie myśli, złe myśli. Biblia mówi, to są słowa Jezusa, że o obfitości serca mówią nasze usta. A więc potrzebujemy dla naszego języka Jezusa Chrystusa. I bez autentycznej społeczności z Nim, bez prawdziwego upamiętania, nawrócenia, zawrócenia w swoim życiu, nasz język będzie takim małym zdrajcą, który będzie świadczył o tym, jak naprawdę jest w naszym życiu. Dzisiaj chciałbym kontynuować ten temat i może przeczytajmy kilka wersetów z listu Jakuba. Trzeci rozdział będzie to list świętego Jakuba, trzeci rozdział, 13 do 18 wersetu. Będę czytał według przekładu Biblii Warszawskiej. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje,
lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Czy jest tu ktoś mądry? Takie pytanie stawia na wstępie już Jakub. Czy ktoś z was posiadł właściwe zrozumienie? Czy ktoś was chciałby powstać i powiedzieć, że osiągnął już takie duchowe zrozumienie, że wie wszystko albo niemal wszystko, bo wszystko to pewnie Bóg wie, ale niemal to już tam jestem pierwszy przed Bogiem. Wiem, co należy mówić, wiem, co należy robić w określonej sytuacji życiowej. No wyobraźmy sobie taką sytuację i taką postawę. Po tym, co zostało już powiedziane o języku, teraz Jakub pyta, kto z was odważy się powiedzieć, ja jestem mądry. On to ten głupi. No ale ja to, ze mną to jest inna historia. Mnie to trzeba posłuchać. Czy o mądrości decyduje bycie bardziej wygadanym niż inni? Czy o mądrości decyduje to, że może jestem nauczycielem, więc więcej używam języka niż inni? Czy o mądrości można, czy mądrość można zobaczyć po tym, jak radzę sobie w sporach na słowa? Czy to jest mądrość, kiedy udaje mi się wygrać pojedynki słowne, bo mój język potrafi być bardziej cięty od tego drugiego? Wiecie, tak sobie myślę, że wielu mądrych jest też erudytami, ale wielu erudytów jest po prostu elokwentnymi pozorantami. Więc tak bardzo trudno jest poznać, jaka mądrość to ta mądrość płynąca z nieba, a jaka mądrość to ta mądrość taka przyziemna, która potrafi się nieźle przebrać. Czy o mądrości, co o mądrości tak naprawdę decyduje? Paradoksem chrześcijańskiej mądrości jest to, że kto naprawdę ją posiadł, jest ostatnim człowiekiem, który czułby się mądrym, który chciałby się pysznić z tego powodu, tym bardziej, który byłby gotowym, aby wyobrażać sobie, że jest mędrcem pośród innych ludzi, takich trochę chyba niedouczonych. Mądrość nie mówi wiele o sobie, ale jest bardziej skora do posłuchania, rozważenia niż do mówienia. Kto jest więc tutaj mądrym? Pada odpowiedź. Niech to pokaże swoim postępowaniem, swoją postawą, a nie tym, co ma do powiedzenia. W Starym Testamencie czytamy, początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Przypowieści 9, rozdział 10, wers. Przypomnijmy sobie też, co w kontraście do tego o bezbożnych, o ludziach żyjących bez Boga, mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, 3, rozdział 13 i 14, wers. A mówi, grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę, jad żmi pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Prawda, że wydaje nam się, że takich ludzi to my chyba nie znamy? No, do więzienia nie zahadzamy to chyba nie znamy. Ale kiedy mówi to Paweł, mówi o powszechnym grzechu ludzkości. Skąd tyle grzechów w ustach ludzi? Skąd te pokłady w ustach ludzi żyjących bez Boga? Otóż Paweł daje też odpowiedź, 3 rozdział 18 werset, mówi, nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Bojaźń uczy nas w pierwszej kolejności mądrości i ma to bezpośredni wpływ na myśli naszego serca, z którego pochodzą słowa. Bać się Pana znaczy nienawidzić zła, też czytamy o tym w przypowieściach Salomona, 8 rozdział 13 werset. A więc to jest tak, że gdy nienawidzę tego, czego nienawidzi Bóg, nabywam też pewnej umiejętności. W chwilach, gdy próbowany jest mój język, twój język, gdy jesteś kuszony, by może niewłaściwie zareagować, niewłaściwie coś odpowiedzieć, to okazuje się, że wtedy posiadasz taki dziwny, w cudzysłów to weźmy, taki hamulec,
który nie pozwoli ci mówić, nie pozwoli ci przejąć kontroli nad twoim emocjom, bo wydaje ci się może w takich różnych sytuacjach, że to jest takie palące, i żeby dać odpór, żeby odpowiedzieć, żeby postawić na swoim. Skoro posiadanie mądrości Bożej bierze swój początek od bojaźni, to trzeba zadać sobie inne pytanie. Skąd tą bojaźń wziąć? Jak sprawić, by jej było więcej w moim życiu? I gdy czytam Biblię, to widzę, że bojaźń nie bierze się z powietrza. Samo nawrócenie, chociaż mówi może o moim respekcie do Boga, o moim odwróceniu się od grzechu do Boga, no oczywiście o ile znam świadectwo, same moje nawrócenie to jeszcze nie jest gwarancja posiadania bojaźni Bożej. Potrzebujemy codziennie trwać w bojaźni. W liście do Filipian czytamy: z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Filipian 2 rozdział 12 werset. Zatem to jest ważna sprawa na każdy dzień. Skąd bierze się bojaźń? No to spójrzmy na pewne teksty. Pierwszy z nich, 5 Księga Mojżeszowa, 31 rozdział, 11 do 13 wersetu. Gdy przyjdzie cały Izrael, by pokazać się przed obliczem Pana, Boga Twego, na miejscu, które wybierze, odczytasz ten zakon przed uszami całego Izraela. Zgromadź lud, mężczyzn, kobiety, dzieci i obcych przybyszów, którzy przybywają w Twoich bramach, aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga Waszego i pilnie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Ich synowie zaś, którzy go jeszcze nie znają, niech go wysłuchają i nauczą się bojaźni Pana, Boga Waszego, po wszystkie dni Waszego życia na ziemi, do której przeprawicie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. Zobaczmy, bojaźni nie nabywa się automatycznie, gdy tylko stajemy się chrześcijanami. Oczywiście bojaźń może nam towarzyszyć, ale to nie jest jakiś automat. Stary Testament mówi, że bojaźni Bożej lud uczył się, gdy słyszał Słowo Boże, gdy miał kontakt z tym Słowem. Wtedy bojaźń im towarzyszyła. Oni nie tylko wiedzieli, co mają robić, w jakim kierunku podążać, nie tylko potrafili rozstrzygać między tym, co dobre, a tym, co złe, ale dzięki Słowu Bożemu potrafili omijać też te wszystkie pułapki i sidła diabelskie. A więc oni nie pakowali się nawet w jakieś ukryte grzechy, o których nikt nie wiedział, ponieważ oni sami dbali o swoją relację ze Słowem Bożym. Spójrzmy, co Bóg nakazał królom. No bo wydaje się dzisiaj, że ktoś, kto jest u władzy, jest jakby ponad prawem. Czyżby tak było też w Starym Testamencie? No otóż nie. 5 Mojżeszowa, 17 rozdział, 18 do 20 wersetu. A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów, lewitów i będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów, aby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu, on i jego synowie. A zatem królowie również mieli uczyć się bojaźni. Czytając i rozważając w sercu swoim słowo, każdy człowiek uczy się bojaźni. Poznaje Pana, widzi Jego dzieła, Jego błogosławieństwa. Dostrzega również to karne postępowanie Boga z grzesznikiem. I Słowo Boże wtedy ma wpływ na człowieka. Jego serce nie wynosi się ponad braci, nie odstępuje od słowa, w prawo, w lewo. Jezus powiedział, że słowa, które głosi, darzą człowieka duchem i życiem. Czyż taki król nie jest mądrym królem, który nauczył się bojaźni? Skąd wzięła się jego mądrość? Miał dobrych doradców? Albo ponad prawem siebie postawił? Myślę, że ze świadomości tego, że Bóg nie ma względu na osobę i pociąga człowieka do odpowiedzialności za jego grzech. Obojętnie, czy jest to grzech ukryty, o którym nikt nie wie, a byli tacy królowie, którzy grzeszyli, ale próbowali ukryć swój grzech,
Próbowali udawać, że wszystko jest na zewnątrz w porządku. Domagali się respektu i szacunku, ale żyli w swoich grzechach. Takim na przykład był w pewnym etapie swojego życia król Dawid. Mając bojaźń Bożą, masz w sobie pewien hamulec, dzięki któremu zatrzymasz się, zanim upadniesz. Słowo Boże, wykonując pracę, z jaką zostaje przez Boga posłane, również ma tą moc wyhamowania mnie i ciebie, abyś nie zgrzeszył swoimi ustami. Psalmista Dawid powiada, to był ten lepszy etap w jego życiu. Mówi, w sercu swoim przechowuję słowo, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie. Psalm 119, werset 11. Słowo Boże przechowywane w sercu człowieka ma moc ustrzec go od upadku, od grzechu, również od grzechu ust. Ma moc ustrzec od niewłaściwej reakcji, ponieważ no, zmienia ono po prostu serce, z którego wszystko potem wydostaje się na zewnątrz. Jest jeszcze ciekawsza rzecz, kiedy patrzę na Nowy Testament, bo ten Nowy Testament pokazuje nam drogę doskonalszą, jak ją nazwał apostoł Paweł. W Starym Testamencie widzimy, że człowiek musiał się uczyć bojaźni, aby nabywać mądrości. I oczywiście my tego potrzebujemy dzisiaj, tak jak tamci ludzie. Jednak w nauczaniu apostołów, szczególnie apostoła Pawła, widzimy jeszcze coś wyższego niż to, co sprawia, że możemy mieć taką mądrość Bożą. Co w ogóle też sprawia, że nasz język może doświadczać przemiany, a w rzeczy samej chodzi o serce, bo z niego to wszystko się wydobywa. Zwróćmy uwagę na to, jaka jest ta mądrość Boża. Jakub mówi w 17 wersecie 3 rozdziału, ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Opis mądrości Bożej w liście Jakuba przypomina nam inny opis z listu do Koryntian, apostoła Pawła, gdzie czytamy: miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. To jest 13 rozdział 4 do 7 wersetu, 1 Koryntian. Zobaczmy, Paweł nazywa miłość drogą doskonalszą. Jest bowiem pewien związek pomiędzy miłością a mądrością. Miłość jest doskonalsza niż bojaźń w nauce mądrości. Na tym polega wyższość. Bojaźń uczy mądrości i owszem, lecz miłość udziela człowiekowi tej mądrości z łaski. Pierwszy liście Jana, 4 rozdział, 18 werset, 19 czytamy: w miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. A więc Boża miłość, zobaczcie, nie potrzebuje już bojaźni, bo też miłość usuwa wszelką obawę, wszelki lęk w relacji z Bogiem. Doskonała miłość usuwa bojaźń. Człowiek miłujący nie obawia się ani kary, ani sądu, ponieważ kocha i jest kochany. I to jest rzeczywistość, w której został zanurzony w Chrystusie. Miłość zła nikomu nie wyrządzi. Nawet ta wymagająca miłość. A my nie lubimy wymagań, prawda? Dla nas się one zaraz źle kojarzą. Ale miłość, która jest od Boga, nigdy nie była miłością łatwą, ale wymagającą. Co z tego, że Bóg umiłował cały świat? Jeżeli tak prawdę mówiąc, tylko ludzka odpowiedź na tą miłość sprawia, że możemy pójść za Bogiem. Dlatego, że to jest wyzwanie, to jest coś od Boga, za darmo z łaski. Ale nie automatycznie ludzie są zbawieni tylko dlatego, że przeczytają o tym, że Bóg ich kocha. Muszę odpowiedzieć, wywyższyć Chrystusa, przyjść do Chrystusa, pojednać się z Bogiem, upamiętać się z moich grzechów, tych w normach społecznych, które są takie drastyczne i takie straszne,
ale też tych ukrytych, tych, o których tylko ja i Bóg wiem, że mają tam miejsce w moim życiu. Dostrzegamy, Boża miłość przynosi do naszego serca tą Bożą mądrość i widzimy ją w działaniu, nie w słowach. Dostrzegamy ją w tej łagodności, w ustępliwości, w miłosierdziu, w innych dobrych owocach, w istocie, które są owocami Ducha Świętego. I tacy ludzie niestety w oczach świata wyglądają na przegranych, jeżeli tak zaczną żyć. I wydaje się, że nikt nie chce w takiej roli się znaleźć. Tacy ludzie w naszym mniemaniu może nawet przegrywają w wielu aspektach życia publicznego. Na przykład w walce o lepszą pozycję, o awans w pracy. Przegrywają, gdy trzeba się gdzieś łokciami rozpychać. Przegrywają, gdzie trzeba kłamać, manipulować, konfabulować, kłócić się, rzucać oszczerstwa, podkładać tak zwaną świnię. Przegrywają, gdy trzeba być nieustępliwym, gdy należy nie odpuścić drugiemu i nie popuścić. Ludzie w tym świecie, wiecie, nazwą to mądrością. Gdy człowiek osiąga sukces, gdy to, co jego, jest jednak na wierzchu, nie liczy się tutaj jak tak bardzo sposób, w jaki udaje się mu to uzyskać. Liczy się efekt końcowy. To jest coś, to jest w cenie, być skutecznym. Droga do sukcesu wówczas może nazwana być arogancją, sprytem, zaradnością. Ludzie różnie sobie to nazywają. To jest promowane w codziennym życiu. No więc jak to jest z Bożą mądrością? Kto ją ma, to jest przegrany? I powiem tak, gdyby nie Boża pomoc i Boża moc i ta Jego troska o nas, to świat ze swoją pseudomądrością zmiażdżyłby i zdeptałby nas. Przeszedłby nad głowami, po głowach naszych. Kościół dawno przestałby istnieć. A jednak Słowo Boże mówi, że u Boga mądrość tego świata jest głupstwem. On chwyta mądrych w ich własne chytrości. 1 Koryntian 3, rozdział 19, werset. Przekład Biblii Tysiąclecia w tym miejscu mówi, że Bóg udaremnia zamysły przebiegłych. Zwróćmy uwagę na to, że Jakub cały czas, kiedy porusza się w swoim liście, on dociera do ludzi wierzących, do chrześcijan. Bo okazuje się, że chociaż wyszliśmy ze świata, tak o sobie myślimy, jako ludzie wierzący, to jednak nie do końca świat potrafi wyjść z nas. Czasami możemy niestety zobaczyć to, widząc jakąś ludzką mądrość, która się podszywa za tą Bożą mądrość. Co widzimy, gdy uczciwie zastanowimy się nad swoim postępowaniem? Jaka jest ta moja mądrość? Jak reaguję na konkretne sytuacje w moim życiu? Jakie są motywy mojego działania? Czy działa tak naprawdę egoizm? Ja coś chcę dla siebie? Czy może jednak jest tak, jak mówi słowo, nie czyńcie nic dla próżnej chwały i niech każdy patrzy nie tylko na to, co swoje, ale też na to, co cudze? Zastanówmy się też nad tym, jak rozpoznawać fałszywą mądrość. Jak rozpoznać tą ludzką mądrość, która podszywa się za tą Bożą. I każdy z nas, myślę, może zadać sobie różne pytania, które pomagają zobaczyć prawdę. I ja sobie je zadaję, każdy z nas może je zadać, więc nikt niech nie wyciąga palca, ani ja. Niech raczej to robi Duch Święty, ale takie zderzenie z pytaniami może nam pomagać. A są one na przykład takie. Czy nie chowam w sercu jakiejś urazy? Czy nie pielęgnuję w sercu złego nastawienia? Czy rzeczywiście jest tak, że nie żywię nieprzyjaznych uczuć względem kogoś? Czy nie ma we mnie takiego niedogaszonego gniewu z powodu czegoś albo kogoś? Czy nie zazdroszczę komuś pomyślności, pozycji, znajomości, przyjaźni, wykształcenia albo pewnych cech charakteru, których uważam, że mi brakuje? Czy nie ma w sercu moim jakichś egoistycznych ambicji i myślę w rzeczy samej tylko o sobie, choć może to być pod płaszczem różnych religijnych słów? Czy nie ma w mojej postawie elementów jakiejś rywalizacji, także nawet dzieląc się z kimś swoją mądrością w rzeczywistości, chcę pokazać tylko swoją wyższość? Czy jest tak, że w jakichś sytuacjach po cichu raduję się, że utarłem komuś nosa? Czy uważam się sam za mądrego?
Tych pytań pewnie moglibyśmy znaleźć więcej. Jeśli chociaż na jedno z nich mogę odpowiedzieć tak, tak to trochę o mnie, mając na uwadze konkretną osobę, sytuację albo zdarzenie, to znaczy, że może jest tak, że mam do czynienia z tą ludzką jednak mądrością, a nie tą Bożą. Dlaczego? Ano dlatego, że te wszystkie uczucia i postawy, o których tu w tych pytaniach była mowa, rodzą się tak naprawdę z ciała i są zaprzeczeniem Ewangelii, która dokonała wewnętrzną przemianę w życiu człowieka. Apostoł Paweł mówi, jawne są zaś uczynki ciała, a więc łatwe do zidentyfikowania. To nie jest nic trudnego. Jawne są zaś uczynki ciała. Mianowicie, to jest Galacjan 5 rozdział 19 werset. Wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak i już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Te widzialne i łatwe do zidentyfikowania uczynki ciała prowadzą człowieka na manowce, choć może on być głęboko przekonany o tym, że jego droga nie wiedzie donikąd. Ale do Królestwa Bożego nie wejdzie, niezależnie od tego, czy sobie to uświadamia, czy nie. Mądrość ludzka, zobaczcie, i mądrość Boża bierze swój początek w motywach i pragnieniach serca człowieka. Mądrość dopiero wtedy możemy rozpoznawać, gdy zostaje ukazana w postępowaniu i w słowach, bo my mamy ograniczone poznanie, nie jesteśmy w stanie wejrzeć do serc, chyba że Bóg w niezwykły sposób obnaży czyjeś serce i dążenie serca. Jeśli to, co pochodzi z ciała, nazywamy jednak mądrością Boga, Jakub mówi, to kłamiemy. To jest perfidne kłamstwo, ponieważ sami siebie okłamujemy. Tak łatwo jest też przechwalać się tym, co może być naszą porażką. Bo czyż zazdrość i kłótliwość no, można nazwać skutkiem oddziaływania Bożego w moim życiu? A przecież jest tak, że niektórzy doczekali się właśnie takich owoców swoich mądrości. Gdzie nie spojrzysz, tam ruina. No ale mądrość Bożą mają. A to ciekawa rzecz. Nie, to nie jest mądrość, która zstępuje z góry, mówi Jakub. Skąd więc pochodzi ta mądrość fałszywa? On nazywa ją ziemską, zmysłową, moglibyśmy powiedzieć szatańska, demoniczna. Słowo greckie na określenie mądrości ziemskiej, jakie tam pada, to epigeios, to jest mądrość człowieka pozbawiona odniesienia do Boga. To jest mądrość bez odwoływania się do Niego. To jest mądrość samowystarczalna, bez posiadania, korygującego mój kurs myślenia i postępowania, bez korygującego mnie autorytetu. I zobaczcie, co dzisiaj dzieje się na świecie. Uderzenie idzie we wszystkie możliwe autorytety. Praktycznie ludzie nie mają nic pewnego. Nie chodzi o plany już i jakieś dążenia, ale nawet nie ma się na czym oprzeć. Uderzenie idzie też w kierunku Kościoła. Kościoły się nie spotykają. W wielu miejscach na świecie nie ma możliwości żadnych spotkań. Uderzenie idzie w kierunku Biblii, bowiem wydawane są już takie publikacje i takie przekłady, które są pozbawione słowa łaska, słowa grzech. A i oto w parlamencie jednego z krajów będzie się rozważało to, czy Biblię można posiadać w domu, czy ona podżega przeciwko mniejszościom, tym czy innym. Także kto wie, za niedługo może uderzenie pójść tak mocne w Słowo Boże, że w niektórych środowiskach będzie traktowana Biblia, jakby ktoś co najmniej Mein Kampf Hitlera posiadał. Straszne to jest, w strasznych czasach żyjemy, ale Bóg jest ponad tym. Bóg jest większy niż ten, który w świecie jest, tak mówi apostoł Jan i tego się trzymajmy. Epigeios, mądrość, która jest pozbawiona jakiegokolwiek pewnego, stałego, niezmiennego punktu odniesienia, autorytetu.
To samo słowo pada w Nowym Testamencie, gdy czytamy w liście do Filipian o pewnych ludziach. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Myślą o rzeczach ziemskich. I znowu Greka śpieszy nam z pomocą na określenie tej mądrości zmysłowej. To jest słowo psychikos, to jest mądrość, która odrzuca duchowe argumenty. Nie bierze ich pod uwagę. Są dla takiego człowieka głupstwem, nie przyjmuje ich. Kategorycznie odrzuca. I znowu podobne słowo pada w Nowym Testamencie, gdy czytamy pierwszy list do Koryntian, gdzie apostoł Paweł mówi, cytuję, 2 rozdział 14 wers, ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Ostatnie słowa chyba nie wymagają tłumaczenia. Mądrość ludzka nazwana została przez Jakuba szatańską czy też demoniczną. Fałszywa mądrość często nie jest po prostu neutralna. Musimy sobie zdać z tego sprawę, że stoi często za nią jakaś siła, nazwijmy to, zwał jak zwał, może to być inspiracja, źródło, coś, co przyswoiliśmy, uznaliśmy za własne, za swoje. O tym już mówiłem tydzień temu. Faryzeusze na przykład uchodzili za mądrych, za oświeconych, a Jezus powiedział im, że ich inspiracją tak naprawdę jest diabeł. Ojcem ich jest diabeł, ponieważ jest ojcem kłamstwa, a ci uporczywie trwali w zakłamaniu, zupełnie mając inne mniemanie o sobie. Siły demoniczne często są inspiracją wszelkiego fałszu w działaniu człowieka i wszelkiego jakiegoś kamuflażu. Towarzyszą jego zwiedzeniu, krytyce, buntowi, zdradzie, fałszywemu świadczeniu. Pomyślmy, jakie są skutki fałszywej mądrości. Udawana mądrość wcześniej czy później przynosi rujnujące skutki. Idzie za nią zazdrość, kłótliwość, niepokój, wszelki zły czyn. Fałszywa mądrość przecież potrafiła zdruzgotać serca, rozbijała domy, deptała prawa, łamała przymierza, wszczynała wojny, zabijała słowem i czynem swoich wszelkich oponentów. Tak, mądrość ludzi w tym świecie to potrafi. I na przekór temu też czytamy w 1 Koryntian 14, rozdział 33 werset, że Bóg nie jest Bogiem nieporządku. Bóg nie stoi za chaosem, za jakimiś takimi rewolucjami, które wywracają to, co jest porządkiem, do góry nogami. Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Mądrość, której owocem jest zamieszanie, chaos i niezgoda, nie powinna mieć w ogóle miejsca wśród chrześcijan. Tym bardziej, że mówią o sobie, że naśladują Jezusa. I pamiętajmy, że niestety Jakub ciągle pisze do chrześcijan, pisze o chrześcijanach. I te rzeczy miały miejsce wśród nich, bo inaczej nie nauczałby na ten temat. Przyjrzyjmy się na koniec jeszcze temu, to są ostatnie dwa wersety, jaka ta mądrość, która zstępuje z góry, jest. Jakie są cechy tej mądrości. To jest iście taka demaskatorska podróż, bo pozwala nam odróżnić fałszywą mądrość, tą przyziemną, tą zmysłową i tą demoniczną, od tej czystej z góry, bo pierwsza cecha tej mądrości to to, że ona jest czysta. Głęboko powinniśmy przemyśleć te słowa, bo czytamy przede wszystkim czysta. One zwracają te słowa naszą uwagę na to, co najważniejsze. Słowo czystość mówi nam o motywach naszego serca, o tej niedostępnej sferze dla oka drugiego człowieka. Czystość motywów leży u podstaw mądrości pochodzącej z góry. Choć człowiek nie jest w stanie tak łatwo odkrywać ludzkie motywy, to jednak Bóg patrzy na serce i zna nasze inspiracje, zna motywy naszego serca, a Kościół jest takim miejscem, że skrytości serca potrafią wychodzić na jaw. I czy ktoś o tym mówi świadomie, czy mówi nieświadomie, Duch Święty obnaża to, bo Duch Święty jest obecny w życiu Kościoła, ludzi, którzy do Niego należą. Bóg jest czysty w swoich zamiarach, dążeniach, intencjach. A błogosławieństwo Jezusa z kazania na górze mówi, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni oglądać Boga będą. A więc możemy tylko jedynie mądremu Bogu zawdzięczać
taki cud Bożych obietnic, które są dane Jego dzieciom. Apostoł Paweł powiedział: jedynie mądremu Bogu niech będzie chwała. I gdy doświadczamy tej czystej mądrości, miłujemy to, co miłuje Bóg. Nienawidzimy tego, czego nienawidzi Bóg. Nasze życie jest jednoznaczne. Niech wasze tak będzie tak, a niech wasze nie będzie nie, bo co ponadto, to od złego. Idziemy za tym, czego naucza Słowo. Żyjemy tak, jak chciałby, żeby żyli Jego uczniowie, Pan Jezus. Potem czytamy, że ta mądrość z góry to mądrość miłująca pokój. Inny przekład mówi, że to jest mądrość skłonna do zgody. Tu oczywiście nie chodzi o jakieś zgniłe kompromisy. Miłość zawsze jest nastawiona pokojowo. Ona szuka sposobu, aby zakopać topór wojenny. List do Rzymian, 12 rozdział, 18 wers mówi: jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. W Psalmie 34, 14 i 15 werset czytamy: strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i ubiegaj się oń. I znowu, jak to niesamowicie pasuje, ta mądrość płynąca z góry do błogosławieństw, jakie wypowiedział Pan Jezus. A powiedział: błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Mateusz 5, rozdział 9, werset. No więc skąd spory, skąd kłótnie, skąd niezgoda wśród uczniów Pana Jezusa? Wiemy, że przeżywał to też zbór w Koryncie. Wiemy też, że kobiety, chrześcijanki z imienia Ewodia i Syntycha, zamiast walczyć dalej dla Ewangelii, walczyły trochę ze sobą, może rywalizowały. W liście do Filipian czytamy o tym. Jakub również pyta, skąd kłótnie, skąd te spory? I pada odpowiedź: czy nie pochodzą z namiętności waszych? Jak widzimy, nie był to rzadki obrazek w Kościele. Dzisiaj też nie trudno jest dostrzec takie zjawisko. Kłótnie, spory, nieporozumienia jednak biorą swój początek w żądzach człowieka, w jego egoizmie, w jego pragnieniach, że musi być tak, jak ja chcę, bo to mi ma robić dobrze. W ogóle nie bierzemy pod uwagę jakichś szerszego aspektu, w którym się znaleźliśmy, kiedy chodzi o Kościół. Gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, powiedział wcześniej Jakub. W ostatecznym rozrachunku żądze człowieka zaprzeczają mądrości Bożej, bo prowadzą go do grzechu. Człowiek ma pełen kosz owoców, ale takich zgnitych. No ale dalej twierdzi, że to mądrość Boża. Już wszyscy patrzą i widzą, a on czy ona mówi: ale to mądrość Boża. Czyżby? No i dalej ta mądrość płynąca z góry, czytamy, jest łagodna i ustępliwa. Prawdziwa mądrość nie zapomina o tym, jak cierpliwy, łagodny, wyrozumiały jest Chrystus. Ludzie na ogół jednak w kłótniach szczególnie są nieustępliwi. Niby chodzi o jakąś rzecz, a potem każdy broni siebie, swojego ego. Nie jesteśmy delikatni, jesteśmy szorstcy wtedy. I większość z nas chce, żeby to nasze było na górze. Czy to jest mądre? Zobaczcie znowu wspaniałe błogosławieństwo, które wypowiada Jezus. Mówi: błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Mateusza 5, rozdział 5, werset. Prawdziwa mądrość więc nie cechuje się ani wrzaskiem, ani krzykiem, nieustępliwością, ale jest łagodna, cicha, spokojna. Jezus powiedział: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. I dalej pójdźmy, i tu może taka ciekawostka, bo w przekładzie Biblii Tysiąclecia czytamy, że ta mądrość płynąca z góry jest posłuszna. Mądrość jest posłuszna. W Bibliach Warszawskich tego nie mamy. I zobaczmy, że Jezus zwyciężył, okazując tą mądrość, mądrość ojcowską, bo był posłuszny Bogu. On poddał się Ojcu, był posłuszny, list do Filipian mówi, aż do śmierci krzyżowej. Posłuszeństwo w takim kontekście oznacza, że nie upierał się przy swoim i dodajmy zachłannie, taki nieprzejednany sposób. To powód, dlaczego pominięto w naszych przekładach to słowo, uznając, że ustępliwość jakby wyjaśnia tutaj wszystko. I oczywiście Greka podąża w tym samym kierunku, bo też to sprawdziłem.
Każdy z nas potrafi więc być uparty i o tym pomyślmy. W takiej sytuacji nie przyjmujemy niczego, co nie zgadza się z naszym myśleniem. Ktoś kiedyś musiał powiedzieć, zważcie, że i ja mam Ducha Świętego. Ale człowiek zachowuje się czasem w swojej mądrości, jakby to tylko on miał Ducha Świętego, albo tego Najświętszego. Tam ci inni mają może Świętego, ale ja mam Najświętszego. No i usprawiedliwiona jest mądrość dzieci. Gdy serce jest zatwardziałe, nie ma w nim ducha pokory, nie ma akceptacji wobec czegoś, co nie jest moje, z czym się nie zgadzam. Serce posłuszne Bogu jednak poszukuje wspólnego języka, porozumienia, bo wie, że tak go uczy Boże Słowo. Tylko w posłuszeństwie Bogu jesteśmy w stanie na przykład odpuścić, na przykład nie upierać się przy swoim. Tylko w nim jesteśmy gotowi powiedzieć sobie, nie komuś. Wszak nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. Och, ileż, jaka wielka cena za tym stoi, żeby sobie to powiedzieć. I znowu, jak to bardzo odpowiada temu błogosławieństwu, które wypowiada Jezus, to jest jakby coś niesamowicie skondensowanego, co opisuje całą Bożą mądrość z nieba. Mówi Pan Jezus w kazaniu na górze, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ubogi w duchu. Apostoł Paweł mówi, myślcie o sobie stosownie do wiary. Ubogi w duchu nie myśli o sobie zbyt wiele. Nie ma w nim tej wyniosłości, tej potrzeby. Taki człowiek jest skłonny do uważania innych jako lepszych od siebie, wyższych od siebie. Taki człowiek zważa na to, co cudze, nie tylko na to, co jego. Taka właśnie jest mądrość Boża. I dalej czytamy, że ta mądrość z nieba, z góry, pełna jest miłosierdzia. Miłosierdzie w Biblii to po prostu praktycznie wyrażone współczucie, wspólne przeżywanie, wspólne uczestniczenie w czymś z kimś, dzielenie. Miłosierdzie to nasza postawa i nasze czyny. Miłosierdzie opowiada o tym, jaka jest nasza miłość, czy jest w nas w ogóle ta miłość. I znowu błogosławieństwo Jezusa mówi, błogosławieni miłosierdzi, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Miłosierni dostępują miłosierdzia. Miłosierdzie prowadzi nas do miłosierdzia. Walka prowadzi nas do walki. I znowu mądrość z góry, czytamy, jest pełna dobrych owoców. I spójrzmy na fragment przypowieści Salomona, 24 rozdział, 13-14 werset i 10 rozdział, 5 werset, od niego zacznę. Syn to mądry, co w lecie gromadzi, a kto prześpi czas żniwa, hańbą okryty. Synu, jedz miód, bo jest dobry, bo plaster miodu jest słodki dla podniebienia. Podobnie wiedz mądrość dla twej duszy. Posiądziesz ją, przyszłe życie masz pewne. Nie zawiedzie cię twoja nadzieja. Spójrzmy, życie mądrego człowieka jest jak żniwo w czasie lata albo jak słodki miód dla podniebienia. Jak wielu ludzi można nakarmić czymś tak dobrym, gdy pochodzi to z Bożej mądrości. I Pan Jezus powiedział też takie słowa, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Mateusza, Ewangelia, 4 rozdział, 4 wers. A zatem zobaczcie, mądrość Boża potrafi karmić drugiego człowieka. Sprawia, że możemy być syci tej Bożej sprawiedliwości. Owoce te są zawsze dobre, miłe, słodkie, przyjemne. Jak to koresponduje niesamowicie z Bożym błogosławieństwem wypowiedzianym na kazaniu, w czasie kazania na górze. Zobaczcie, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. I kolejny aspekt, ta mądrość z góry jest niestronnicza. Pada tutaj greckie słowo w oryginale adiakritos, które tylko raz pojawia się w Nowym Testamencie i oznacza uczciwego w myśleniu, uczciwość myślenia. Czasem ludzie zarzucają stronniczość, oskarżają nawet duszpasterzy, że nie uzyskali poparcia, którego oczekiwali. Mają wówczas na myśli to, że ktoś był niesprawiedliwy wobec nich. Tak łatwo nam przychodzi osąd, ale czy sami jesteśmy uczciwi wobec siebie?
Czy mierzymy tą samą miarą siebie? Czy bierzemy pod uwagę wszystkie argumenty? Czy widzimy cały obraz jakiejś sprawy, czy tylko to moje? Wiecie, można patrzeć na życie i na jakąś rzecz jak na pokój przez dziurkę od klucza. Czy widzisz, co jest po drugiej stronie? Oczywiście, że widzisz. Czy możesz sobie powiedzieć, ale mi to wystarczy? Możesz sobie tak powiedzieć. Ale czy uczciwym jest powiedziane, że już wszystko wiesz o tym, co jest po drugiej stronie? Oczywiście, że nie. To jest nieuczciwość w myśleniu, ale niektórzy tak robią. Patrzą przez dziurkę od klucza, myślą, już wszystko wiem, co mi potrzebne. I to jest ich cały obraz rzeczywistości. I potrafią tutaj nawet walczyć do pierwszej krwi, kropli krwi powiedzmy, nie do ostatniej. Czasem jest też tak, że komuś ktoś okazuje większą sympatię w jakimś może nawet sporze. No i łatwiej wtedy być osobą, która z boku stojąc nie patrzy już w sposób obiektywny i jest w niej takie nieuczciwe myślenie, bo jesteśmy bardziej za tą jedną stroną, a mniej za tą drugą stroną. Mądrość Boża jednak jest uczciwa, to znaczy, że Bóg traktuje jednakowo każdego i tego człowieka, który w tłumie słuchał Bożego Słowa i tego króla, który miał sobie ten odpis słowa przygotować i uczyć się bojaźni Pana. Bóg nie ma względu na osobę, a my? Gdy masz konflikt, a dajmy tak hipotetycznie na to z prawem, to jak jest ze mną, z tobą? Najpierw kombinujesz, jak to prawo ominąć? I to są twoje pierwsze myśli, takie cwaniaczenie? Czy może twój umysł jest uczciwy i szukasz najpierw drogi sprawiedliwości w tym wszystkim? Tak wielu cwaniaków ma dużo do powiedzenia na Facebooku. Kiedy słyszę i czytam to, co się dzieje, to straszne. Piąta Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział i ta sama księga, 16 rozdział. Przeczytam dwa wersety. Nie bądźcie stronniczy w sądzie. Wysłuchujcie jednakowo małego i wielkiego. Nie lękajcie się nikogo, gdyż sąd należy do Pana. Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają słuszność. I drugi tekst, druga Kronik, 19 rozdział, 7 wers. Niechaj więc ogarnia was strach przed Panem, pilnujcie się przy tym, co czynicie, gdyż u Pana, Boga naszego, nie ma niesprawiedliwości, stronniczości, ni przekupstwa. I Nowy Testament, 1 Tymoteusza, 5 rozdział, 19 werset i dalej taka rada apostoła Pawła. Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. Zaklinam cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i wybranymi aniołami, abyś się tego trzymał bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego stronniczo. Bez zastrzeżeń. To też jest takie słowo, które nie tak dawno takie popularne było w internecie. Wpisz, jakie słowo w języku polskim chciałbyś, żeby go nie było w tym języku polskim. I chyba tam jakaś lista tych słów, które ludzie nie lubią, jest podawana. No właśnie, czy my jako chrześcijanie też mamy taką listę słów, które chcielibyśmy wykasować ze słownika chrześcijańskiej mowy? Ale idąc dalej. Mądrość, albo ta mądrość taka jest zbieżna z tą miłością, ale mądrość z góry jest nieobłudna. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Psalm 32, werset 2. A więc mądrość od Boga jest szczera, niedwulicowa, wolna od hipokryzji. To nie jest jakieś udawanie, to nie jest jakaś rola, to nie jest jakaś gra. Bóg nie prowadzi gierek z nami. Nie jest kimś takim, kto poklepie cię po plecach, ale odchodzisz ze społeczności z nożem wbitym w plecy. Nie tak jest z Bogiem, jak czasem z ludźmi. Nie schlebia ci językiem, lecz potem oczernia za plecami. To jest właśnie niemądre i tak potrafi postępować mądrość tego świata. Ale był ktoś zgoła inny niż coś takiego, o czym mówię. A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 47 werset. A więc ktoś szczery, prawdomówny,
wierny człowiek, nie udający nikogo, nie mający potrzeby zagrania jakiejś roli, nie dbający o jakiś swój zewnętrzny wizerunek, nie starał się robić dobrego wrażenia, nie ukrywał niczego przed Bogiem i przed ludźmi, nie grał kogoś, kim nie był, autentyczny do bólu w społeczności z Panem. I tak też było w relacjach z ludźmi. Pan Jezus, wiemy, że nie potrzebował świadectwa o człowieku, bo sam wiedział, co było w człowieku. I widzimy, co powiedział o nim. Co myśli Pan Jezus o mnie? Co myśli o Tobie? Czy nas to w ogóle obchodzi? Jezus zna nasze serca, widzi, jakimi jesteśmy ludźmi. Widzi nas naprawdę wtedy, kiedy nam się wydaje, że nas nikt nie widzi. Czy inni jesteśmy w domu, a inni w zborze? Czy inni jesteśmy w pracy, a inni w rodzinie? Czy inni dla ludzi obcych, a inni dla ludzi swoich? Mądrość Boża nie postępuje obłudnie. A jakie są skutki, takie ostateczne skutki, konsekwencje działania mądrości Bożej w naszym życiu? Jeszcze to. Ostatni werset powiada w nim Jakub, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. I znowu posługuje się on tu pewnym obrazem zasiewu i żniwa, bo wie, że to, co zasiejemy, to zbierzemy. W taki sam sposób rozpoznajemy mądrość Bożą i w taki sam sposób odróżniamy ją od mądrości ludzkiej, przyziemnej, zmysłowej, demonicznej. Patrzymy na żniwo i wiemy, co było zasiane. Nie ma tego ukrytego, co nie stałoby się wkrótce jawne. Co głosicie w ukryciu, to będą na dachach powtarzać. Człowiek pokoju czyni pokój. Ci, którzy wprowadzają pokój, zbierają owoc sprawiedliwości. Tam zaś, gdzie jest niepokój, ciągły strach, podsycanie, tam też łatwo o iskrę, o wybuch, o wszelki zły czyn. Tam też, jak mówi Jakub, zasiewano zazdrość, kłótliwość, chaos. Z ostu nikt nie zbiera fig, a dobre drzewo nie może zrodzić złego owocu. Plon sprawiedliwości to żniwo, którego owocem jest sprawiedliwość. Abym rodził takie owoce, potrzebuję wewnętrznej postawy, o jakiej mówi apostoł Paweł. On mówi nam, że najważniejsze jest znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Nie na podstawie własnej sprawiedliwości. I to jest taki mój zakon. Ja tak uważam i tak musi być. To właśnie nie tak ma być w naszym życiu. Czasem myślimy, że jesteśmy już w Nim, no bo przecież dla nas najlepszym dowodem jest tego, że zawróciliśmy, ale nie do końca bywa tak, odrzucamy tą własną sprawiedliwość. Owszem, gdy chodzi o zbawienie, przyjmujemy usprawiedliwienie Jezusa. Z wiary, nie z własnych uczynków. Gdy jednak żyjemy w Jego sprawiedliwości, gdy chodzi o nasze, przepraszam, czy kiedy tak na co dzień, w codziennym życiu, czy też potrafimy żyć w tej Jego sprawiedliwości, czy wtedy już jednak nie jest tak, że ta nasza sprawiedliwość musi być. I gdy chodzi o nasze wspólne relacje, o raczej o jakieś wspólne sprawy, czy nadal opieramy się na tej sprawiedliwości Bożej, czy może na tej ludzkiej sprawiedliwości? Prosty przykład. Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy. Jak łatwo potrafimy tak komuś powiedzieć, krzyżyk na drogę. Sami chcemy dla siebie miłosierdzia, ale innym chętnie fundujemy sprawiedliwość. To nie jest właściwe. To jest inna miara. Sprawiedliwość oparta o zakon. Ona doszuka się winy, ona oceni, ona osądzi, ona skarży, ona potępi, ależ uwaga, usprawiedliwi też siebie, swoje działania, swoje słowa i nie zobaczy grzechu. Nie zobaczy. Król Dawid też nie zobaczył swojego grzechu, kiedy potwornie zgrzeszył cudzołóstwem, morderstwem, a wcześniej jeszcze spiskiem, a tak na samym początku to tak naprawdę duchowym lenistwem. Bo od tego wszystko się zaczęło, ten cały zjazd. I też nie widział swojego grzechu.
Ale sprawiedliwość Jezusa przychodzi przez wiarę i gdy wierzysz, że jedynie Bóg jest mądry, wówczas u Niego szukasz mądrości. Nie zadawalasz się tym, co najłatwiej Ci przychodzi na język. Słowo Boże zachęca nas więc do uczciwości. Bądź uczciwy ze swoim Bogiem. Chcesz skończyć z własną ludzką fałszywą mądrością? Skończysz. No każdy będzie miał jakiś koszyk swoich owoców. Może jest tak, że Duch Święty objawił mnie albo Tobie, że jej nie masz, tej Bożej mądrości, albo za mało tej Bożej mądrości jest w tym codziennym życiu. Słowo Boże więc daje tutaj bardzo prostą receptę. Jeśli komu z nas brak mądrości, tak zaczynał swój list Jakub, niech się modli, niech prosi Boga z wiarą, a będzie mu dana. Ale uwaga, niech prosi naprawdę z wiarą, niech nie będzie chwiejny, niestały, że na chwilę tak, a za chwilę znowu siak. Niech nie mniema, że coś taki człowiek otrzyma, który jest chwiejny, jak taki człowiek, który jakby przez falę morską był wmiotany. I tak wtedy pozostanie tylko mądrość cielesna, zmysłowa, przyziemna, demoniczna. Mądrość, z której jednak jest wszystko, co potrzebujemy. Ta mądrość pochodzi od Boga. I wiemy, skąd się bierze. Wiemy, jak odróżnić jedno od drugiego. I też może na koniec chcę powiedzieć, jest pewna pieśń, która może być jakby wyznaniem naszej wiary. Mówi, nie szczycę się mądrością, Panie. To śpiewa ktoś, kto wie, że jedynemu mądremu Bogu należy się chwała i cześć. I może zaśpiewajmy tą pieśń przed Wieczerzą Pańską. Pomyślmy o tym, co śpiewamy i podziękujmy tą pieśnią też Bogu za Jego mądrość, że nie musimy tak, jak świat musi, bo nie ma innego wyjścia. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? No to pokażmy to w swoim życiu. Amen. Zaśpiewajmy wspólnie pieśń.